Tylko pamiętaj, nie rób tego w domu, nie rób tego sam, w ogóle tego nie rób. O co chodzi? Przebijemy sobie zaraz pewną baterię. Są to baterie typu, to jest lipo-liha V. Te, które się tak bardzo dobrze palą, które są w ogóle dostępne w wielu rzeczach, które posiadamy w domu, w samochodach itp. itd. To są te, które się tak nieźle jarają. Moi drodzy, weźmiemy sobie gwoździka, weźmiemy sobie młoteczka, pójdziemy i ją przebijemy. I zobaczymy, co się dzieje, a to bateria stara, widzicie, spuchnięta, więc może iść do tak zwanej utylizacji. Także moi drodzy, jak widzieliście, takie są skutki przebicia baterii lipo-liha V. Ja to robię dlatego, abyście mieli to na uwadze, że trzeba uważać, aby te baterie nie ulegały uszkodzeniom mechanicznym. I to była bateria stara, rozładowana, nie była naładowana. A widzicie, potrafi się pięknie wszystko w przypadku przebicia zapalić. Generalnie one też się podobno palą bez udziału tlenu, także miejcie to na uwadze. Obsługując się z takimi bateriami, nie to, że macie się ich bać, macie po prostu być ostrożni i pamiętajcie, nie róbcie tego sami. Sayonara, robaczki.